Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Mamy początek sezonu, wreszcie przyszła wiosna, wiele osób kupuje swojego pierwszego drona i zaczyna latać. I w tym materiale powiem trochę na temat podstawowych błędów, które popełniają użytkownicy początkujący. Wiele osób rozpoczyna swoje pierwsze loty zupełnie nieświadomie zagrożeń i pewnych czynników, które wpływają na przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort wykonywania lotów. I w tym materiale dzisiejszym chciałbym powiedzieć o 5 takich krytycznych błędach, które popełniają nowi, młodzi użytkownicy dronów, nie zawsze wiekiem. Zapraszam Was bardzo serdecznie na tę audycję, będzie krótko i na temat. Let's go! Słuchajcie, numer 5, o czym nie przeczytamy w instrukcji obsługi, to są rejony gniazdowania ptaków. Trzeba uważać, szczególnie jak się zaczyna robić ciepło, już w okolicach maja gniazdują ptaki, one są bardzo agresywne, więc bierzmy to pod uwagę. Unikajmy takich miejsc i nie latajmy przynajmniej w okresie gniazdowania ptaków. Ale też jeżeli chodzi o ptaki, głównie w miastach, zdarza się, że bardzo dużo gołębi na przykład występuje. Jeżeli nastawiasz się na latanie w miastach, trzeba swoją maszynę ubezpieczyć w ramach DJI Carry Flash, bo to jest moment dosłownie, kiedy na przykład gołąb wleci ci w twojego drona i on spadnie, rozbije się na ulicy czy na chodniku, więc podstawa to jest carry flash, obserwacja też, jak to wygląda, jeżeli dużo ptaków zaczyna atakować twojego drona czy krąży wokół niego, wystarczy w trybie sportowym podnieść się do góry i odlecieć trochę dalej. Ptaki nie są w stanie tak sprawnie latać pionowo do góry, więc to są te metody, ale uważamy na ptaki, szczególnie w okresie lęgowym. Numer 4. Bardzo ważna sprawa dotycząca RTH. RTH to jest Return to Home i punkt bazowy, czyli Home Point. To są podstawowe pojęcia, które pozwalają na to, że dron w dwóch sytuacjach wróci do punktu bazowego. W pierwszej sytuacji, kiedy akumulator jest słaby i druga sytuacja, kiedy straci zasięg, na przykład wyleci za górkę. I teraz, jeżeli poruszamy się samochodem albo na rowerze, albo płyniemy łodzią, czy w inny sposób przemieszczamy się, na przykład na quadach jedziemy z jakimś partnerem, czy z kimś podobnym w ramach załogi, tak, czy jeepami w terenie, to musisz być świadomy, że dron będzie wracał do punktu, który został zarejestrowany jako home point, tak, czyli punkt bazowy. On nie wróci do miejsca, gdzie jest aktualnie kontroler, więc jeżeli przemieszczasz się i będziesz na przykład na łódce albo na spływie, powiedzmy, rzeką, kilometr dalej, no to ten dron poleci zupełnie gdzie indziej. I o tym trzeba pamiętać, mieć to na uwadze, ale pamiętaj jeszcze o tym, że z pozycji mapy możesz sobie aktywować update home point, czyli odśwież, uaktualnij home point na pozycję aktualną na przykład samego drona albo kontrolera, więc takie możliwości też są właśnie z poziomu mapki. Trzecia sprawa to jest latanie przy słabej ilości światła, czyli na przykład wieczorami czy nocami. Nowsze drony posiadają już lampę wbudowaną i ta lampa zwykle automatycznie uruchamia się przy starcie, asystuje naszym czujnikom przy starcie, ale także przy lądowaniu. Jeżeli posiadasz starszy model drona, na przykład Mini 3 Pro czy Mini 2, czy nawet Mavic 2, czy podobne drony, które nie są wyposażone właśnie w tą dolną lampę, to trzeba startować i lądować w miejscu doświetlonym. To jest mega istotne, dlatego że jeżeli masz za mało światła, to ten dron nie będzie miał asysty przy lądowaniu i może gruchnąć się jak kamień, kiedy spodziewasz się, że on będzie lądował mięciutko, tak jak w czasie dnia, kiedy ma pełną asystę i pełną wizję. Tutaj niestety może być z tym naprawdę różnie, więc jeżeli masz taką sytuację, że musisz odbyć lot wieczorem, startuj i ląduj w miejscu doświetlonym, na przykład pod latarnią. Nie? No i następna rzecz jest taka, że warto też się w lampę wyposażyć dodatkową. Są takie lampy na przykład jak u Lanzi. Fakt, że w małych dronach przekroczymy masz 249 gramów czy 250 gramów, ale zawsze można zrobić to w ten sposób, że latamy w ramach C1, też można sobie
żeby tą kategorię podnieść, o tym mówiliśmy wcześniej. I wtedy lampka czy podobne gadżety są jak najbardziej wskazane i jak najbardziej ułatwiają posługiwanie się takim dronem i jego też lokalizację w powietrzu. Numer dwa, bardzo ważna sprawa dotycząca wiatru. Stojąc na powierzchni terenu, my nie jesteśmy świadomi, że na przykład 100 metrów nad tym terenem wiatr jest bardzo silny. Drony zwykle mają tolerancję, jeżeli chodzi o siłę czy prędkość wiatru, do mniej więcej 10-12 metrów na sekundę. Czy to i tak jest bardzo silny wiatr, one walczą, dają z siebie wszystko, ale musisz wiedzieć, że z czasem, kiedy akumulator jest coraz bardziej rozładowany, bo krzywa rozładowania pakietów zwykle wygląda jak skocznia narciarska, jeżeli zbliżasz się już do tej deski startowej, tak, skąd jest stromo w dół, no to faktycznie ten dron nie ma takiej pary, nie ma tak dużego napięcia, żeby stawiać opór wiatrowi, więc jeżeli latasz na wietrze, to pamiętaj, żeby latać na pełnym akumulatorze i żeby te loty nie były bardzo długie, tylko krótko, konkretnie na temat. Druga rzecz, sprawdź sobie w takiej aplikacji jak na przykład UAV Forecast, jak wygląda siła wiatru na danej wysokości. No i nasz zdrowy rozsądek, mniej więcej słyszysz, patrzysz na korony drzew, obserwujesz przyrodę dookoła i widzisz, jak wygląda mniej więcej wiatr trochę wyżej. No i podejmujesz decyzję, czy latamy dzisiaj wysoko, czy latamy może trochę niżej, bo ujęcia, które wykonasz też niżej, wcale nie muszą być słabsze, wręcz przeciwnie, one pokazują czasami ten charakter prawdziwego pilota. No i słuchajcie, numer jeden to jest chyba najczęstsza przyczyna awarii, jeżeli chodzi o drony i kolizji, crashy, to są czujniki, tak? Przeceniamy ich znaczenie i skuteczność. W takich sytuacjach jak na przykład zima, czy późna jesień, albo wczesna wiosna, kiedy nie ma jeszcze liści na drzewach, mamy bardzo dużo takich luźnych gałęzi, tak zwanych ghost branches, w żargonie pilotów amerykańskich ghost branches, czyli gałęzie duchy, które nie wiadomo skąd się pojawiają i potrafią nam takiego drona niestety strącić, a tak naprawdę to dron po prostu wlatuje w tego typu gałąź, bo nie widzimy jej z daleka. Bardzo podobna sprawa, gdzie czujniki nie będą działały, to są przyłącza teletechniczne, kable, przewody prowadzone na powierzchnię, czy nawet przewody wysokiego napięcia, więc trzeba być tego świadomym, że działanie tych sond to nie jest na stówę, one działają sobie mniej więcej na 70%, tak samo jeżeli chodzi o bardzo kontrastowe warunki, na przykład nisko słońce, tak o świcie czy o zmroku, o zachodzie słońca i mamy światło cienie, ten dron nie będzie idealnie wyczuwał, bo to są optyczne czujniki. To samo dotyczy sytuacji, kiedy latamy po ciemku, tak? Wiele osób pytało się, czy te czujniki będą działały. Nie, guzik, prawda, musisz po ciemku, musisz podwójnie uważać i trzeba zwykle się wznieść po prostu wyżej, tam gdzie nie ma już całkiem przeszkód i to wszystko podziała. I to jest chyba wszystko to, o czym chciałem powiedzieć. Jeżeli potrzebujesz czegoś więcej albo zastanawiasz się nad zakupem swojego drona, ja przygotowałem takie bezpłatne opracowanie warsztatowe w postaci warsztatu online. Tam jest 5 pierwszych kroków z dronem, czyli twoja wizja, co chcesz robić, wybór modelu, pomagam ci wybrać model adekwatny do tej wizji. Później ścieżka rozwoju, oczywiście kwestie bezpieczeństwa, o których mówiliśmy dzisiaj, ale też ścieżka rozwoju, czyli jak zrobić, żeby mieć motywację, żeby latać cały czas w sposób kreatywny i żeby dron po 3 miesiącach, za którego zapłaciłeś kupę kasy, nie wylądował w szufladzie. Mam też szereg dobrych opracowań, jeżeli chodzi o krok po kroku, na przykład do Mini 3 Pro czy 4 Pro albo do Era 3. I tam pokazuję od pudełka aż po projekty kreatywne, jak wykorzystać w pełni takiego małego drona, jeżeli się zdecydujesz skorzystać. To jest fajna sprawa, bo prowadzę cię za rękę, nie masz tyle stresu na początek, ale też potrafisz wykorzystać te możliwości i widzisz dokładnie, do czego ten dron jest zdolny, więc myślę, że na pewno warto skorzystać, zamiast kupować jakieś bzdurne akcesoria typu osłonki na silniczki i tak dalej. Także to jest tyle na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. No i trzymam kciuki za świetny sezon, za twoje postępy, fajne latanie, a później już w konsekwencji bardzo fajne, kreatywne prace, czy to zdjęcia, czy filmy. Widzimy się w kolejnych epizodach Widzimy się w kolejnych epizodach na bieżąco. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i do zobaczenia. Cześć!